qualified to the final and she did her SB. To jest najlepszy wynik, rezultat w sezonie. Rozumiem, że przed zawodami, przed mistrzostwami mówiłaś, że planujesz niespodziankę. Czy to jest właśnie ta niespodzianka? Tak, dla mnie też to jest niespodzianka właśnie tej, żeby dojść właśnie do finału. Musiałam pokonać swój rekord życiowy w kali. Udało się. No powiem, że było troszeczkę nerwów. Był ten stres jednak i to skakanie też może nie było najlepsze z racji tego, że może też ta godzina jednak poranna, taka to człowiek, ja tutaj się z jednej strony byłam zdenerwowana i zestresowana, ale z drugiej strony nie byłam na tyle pobudzona, żeby właśnie tak dosyć dobrze skakać. Już na tej wysokości 92 troszeczkę się przełamałam i później już na szczęście udało się pokonać tą wysokość 95. Mhm. Przed mistrzostwami wolałaś przygotowywać się w domu. Czy to jest bardziej komfortowa sytuacja i bardziej taka dla psychiki taki większy odpoczynek? Tak, z tego względu, że też lubię poczuć atmosferę zawodów. Będąc tutaj na miejscu, bym się za bardzo przyzwyczaiła, że startuję u siebie, a takie poczucie jednak napięcia pozytywnego stresu też dobrze na mnie wpływa. A druga kwestia też takie startowanie po zgrupowaniach nie do końca mi sprzyja, także przygotowanie u siebie na miejscu lepiej na mnie wpływa. Wszystkie zakwalifikowałyście się z tym samym czasem, to trudno mówić o oczekiwaniach na finał, tak? A mimo wszystko, jaki jest plan? Znaczy tutaj właśnie wyniki sami mówią za siebie, że dziewczyny są mocne. Tutaj też finał jest dzień po dniu, jest krótsza przerwa, także tak naprawdę w finale wszystko się może zdarzyć. Nie ma takiego faworyta, wiadomo, listy światowe pokazują cztery dziewczyny w granicach 2 metrów, ale to jak mówię, w finale różnie może być. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Justyna KASPRZYCKA qualified with the season best result and she's very happy about that. She wanted to make a surprise for the Polish audience and she actually did. And she said that it was very important for her to prepare at home because it's a different kind of relax and she wanted to be relaxed before the indoor championships.